Magda Gessler skrytykowała Gigabue i Samu, Paweł Jóźwiak naśmiewa się z Federacji Move, Zadymy podczas meczy na Move Federation, Ferrari i Łaszek na Fame 17, Tyburski i Mura na kolejnym High League. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę Cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Zacznijmy może od wywiadów. Podczas swojego wywiadu Wojtek Gola wygadał się, że Amadeusz Ferrari wystąpi na następnej gali Fame i będzie to jego największe wyzwanie. A nie trudno połączyć kropki, że przeciwnikiem będzie Kamil Łaszczyk, wielokrotnie wyzywany do tego pojedynku przez Amadeusza. Wojtek Gola oczywiście nie mógł tego powiedzieć wprost, ale widać było to z jego wyrazu twarzy. Ma walkę u nas, to jest też drugi czynnik, z jego menedżerem rozmawialiśmy, który sam do nas zadzwonił, że może to nie jest najlepszy pomysł, bo jest to największa, to będzie największa walka, najważniejsza w jego karierze, można to już powiedzieć, więc jakby też nie chcieliśmy ryzykować i narażać go na kontuzję, więc taka decyzja. A poza tym... Czy udało się dopiąć walkę z Łaszczykiem? Zobaczymy. Nie, no poczekaj, powiedziałeś przed chwilą i zlikowałeś. To bardzo ważna walka, ale czy to będzie Łaszczyk? Zobaczymy. No ja myślę, że jednoznacznie tak, bo przecież wywołał go w oktagonie, wszyscy o tym mówią. To czas pokaże. Zlikuj trochę. Natomiast... Trochę podpowiesz widzom jeszcze? Tyburski w jednym z wywiadów wyjawił, że dojdzie do jego pojedynku z Murańskim na kolejnej gali High League. Mateusz zadeklarował, że weźmie ze mną walkę na następnej gali, więc mam nadzieję, że jego słowo jest warte więcej niż cokolwiek, a tym bardziej pieniądze, więc trzymam Cię, Mateusz, za słowo. Włodarz Fen oraz Prime MMA Paweł Jóźwiak na swoim Instagramie naśmiewał się z frekwencji na gali Move Federation, jakoby miało być bardzo mało osób. Ludzie w komentarzach szybko wytnęli mu jego farmazon oraz manipulacje, wstawiając wiele filmików, gdzie widać, że jest o wiele więcej osób niż Paweł Jóźwiak wstawił na swoim filmie. A dodatkowo post Jóźwiaka skomentował profil Fame MMA. A pay-per-view sprzedano więcej niż na ostatnim Prime. Pozdro Boomer. Zostając przy temacie Move Federation, to podczas meczy nie obyło się bez zadym. Tak jak mecze Team Bungie i Team Crusher oraz Team VK i Team Tromba obyły się bez większych problemów i awantur wśród graczy, to inaczej było w dwóch pozostałych meczach. Mecz Team Boxel i Gola był mocno zadymiarski i najostrzej grali Kubańczyk oraz Meduza, często brutalnie faulując rywali, jednak w ich przypadku obyło się bez kartek. Za to jedyną kartkę dostał Czajnik i to od razu czerwoną za celowe kopnięcie Tyburskiego, który był bez piłki. I warto tu jeszcze nadmienić, że nie występował jednak Paweł Tyburski, a jego brat Piotr. Kolejna awantura przydarzyła się podczas meczu Team X i Team Natsu Earth. W pewnym momencie dwójka zawodników starła się ze sobą przy bandzie, po czym podbiegła Natsu i po krótkim wymianie słów uderzyła swojego przeciwnika. Jednak jej sędzia nie dał żadnej kartki. Natsu się tłumaczyła, że zareagowała w ten sposób przez obelgę, jaką usłyszała. Stary już nerwował. Tak, serio mi tak powiedział. Bo stary, on pomógł Sebastiana i ja się go zapytałam, co ty robisz, no nie? Wiesz, co ty odwalasz? A ona mi zabił się długa pizdo. Poza tym warto jeszcze powiedzieć, że podczas meczu Team Tromba i WK wbiegł kibic, przez co jedna z bramek drużyny Tromby została nieuznana. I ostatnim tematem jest Spina i Samu z Magdą Gessler. W dniu wczorajszym odbyło się otwarcie strefy z jedzeniem w jednej z poznańskich galerii, gdzie znalazł się pierwszy stacjonalny lokal Gigabue. Na wydarzenie została zaproszona m.in. Magda Gessler, która skrytykowała Gigabue, o czym poinformował nas i Samu za pomocą Twittera. Jeśli chodzi o Magdę Gessler, zawiodłem się strasznie. Specjalnie ze Śląska przyjechał zwycięzca Masterchefa przygotować jej burgera. Ona nawet go nie spróbowała, ledwo polizała mięso i mówi: niedobry burger. Koniec testów. Bułka, ser, sosy, dodatki. PS, zaprosiła ją galeria, ponarzekała i pojechała. Nie poirytowałbym się, jakby ona go faktycznie spróbowała, ale najwidoczniej galeria zapłaciła za mało. A na samym instagramowym profilu Gigabue pojawiła się grafika: tych klientów nie obsługujemy, gdzie na zdjęciu widnieje Magda Gessler. A w opisie zdjęcia możemy przeczytać. Jeśli chodzi o Magdę Gessler, zawiedliśmy się strasznie. Burgera specjalnie ze Śląska przyjechał przygotować zwycięzca Masterchefa, z którym współpracujemy od samego powstania pomysłu Gigabue. Już na początku, gdy Magda Gessler usłyszała nazwę Giga Śmierdziel, nasza super telewizyjna gwiazda od razu zaczęła grymasić. Burger leżał i czekał ponad 30 minut, zanim pani Magda go spróbowała. Spróbowała to dużo powiedziane, ledwo polizała mięso i powiedziała po prostu: do dupy. A na sam koniec poleciła innego burgera. Oprócz tego pani Magda stwierdziła, że mięso nie jest przygotowane na grillu, a tłuszczu. Sądziliśmy, że kubki smakowe pani Magdy są w stanie rozróżnić tak istotny szczegół w burgerze. Na tym testy się zakończyły. Brak próby bułki, serów, sosów czy pozostałych dodatków. Mister Krycha spróbował kilku pozycji, rzetelnie ocenił je w całości i przekazał swoje sugestie. Magda Gessler, nierzetelna opinia, praktycznie bez testu, zero profesjonalizmu. Cieszymy się, że nikt nie dostał stacki. PS. Panią Magdę zaprosiła galeria, a my wiemy, że mamy topowe burgery w Polsce. Pani Magda nie musi nas przepraszać, bo nasz szef i Samu też nie lubi jeść w pani restauracjach. Magda Gessler zapewnie nie przejmie się tym zakazem, ale ciekawy ruch marketingowy ze strony Gigabue, aby krytykę przekuć w siłę.
Standardowo sekcja komentarzy należy do Was, a jeśli materiał Cię zaciekawił, to zostaw po sobie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, jeśli jesteś nowy. A ja tymczasem się żegnam, siemaneczko i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!